Bardzo serdecznie podziękować prowadzącemu za przywitanie. Rzeczywiście wdzięczny jestem Bogu za was. Odczuwałem, jak to mówimy, że się o mnie modlicie. Ja również was często w modlitwach wspominałem. I nie wiem, czy wy za mną tęskniliście, choć niektórzy mówiliście, że tak, ale ja ciągle powtarzałem, trochę za długo trwa ta podróż, bo już tęsknię za moimi ukochanymi braćmi i siostrami. Także z radością wylatywałem, ale z podwójną albo większą radością wracałem. Jeśli chodzi o przebieg mojej podróży, to dzisiaj nie będę o tym mówił, nie ma ku temu czasu. O tym wspomnę we wtorek, zdam bardziej szczegółową relację z przebiegu mojej podróży. Mogę jedynie powiedzieć, że byłem ubłogosławiony, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam przez ostatnich 8 lat nie byłem. I w związku z tym miło było spotkać się z wieloma dawnymi przyjaciółmi, braćmi, siostrami. Niektórzy aż z Florydy przyjechali 16 godzin jadąc, żeby się móc ze mną przy okazji mojego pobytu tam spotkać. No więc miły to był czas, błogosławiona to była podróż, ale o tym w szczegółach opowiem we wtorek.
Tam też zastała mnie przykra wiadomość, iż mój starszy brat Roman, będący swego czasu pastorem zboru w Edmonton, został przez Pana odwołany do wieczności. W pierwszej chwili myślałem, że będę w stanie odwiedzić, być na pogrzebie, ale z dwóch powodów niestety nie byłem na tej smutnej uroczystości. Po pierwsze względy finansowe, niestety podróż z Ameryki do Edmontonu, sprawdzali tam bracia, kosztowałaby około $1200, no a taką sumą ja nie dysponowałem. A po drugie czasowo byłem ograniczony, dlatego że pogrzeb wypadł akurat w czasie, kiedy była zapowiedziana ewangelizacja w Detroit. Znany nam brat Piotr Chojnacki rozesłał ponad 2,5 tysiąca zaproszeń do Polaków mieszkających w Detroit. Jednocześnie rozwiesił plakaty w różnych miejscach Detroit, zwłaszcza w sklepach polskich. No i teraz akurat się w piątek rozpoczynała ewangelizacja i w piątek także miał miejsce pogrzeb. W tej sytuacji musiałbym zrezygnować z ewangelizacji. Nie dało się jej odwołać, no bo skąd było wiadome, kogo odwoływać, kto zamierza przyjść, skoro tyle zaproszeń zostało rozesłanych. I po modlitwie, po rozważeniu postanowiłem jednak pozostać w służbie, niestety, z czego jest mi bardzo przykro, że nie mogłem uczestniczyć w pogrzebie mojego brata. Tak się to niestety stało. Ale jak powiedziałem, szczegółowsze informacje, jeśli kogoś to interesuje, proszę przyjdźcie na wtorkowe nabożeństwo, a opowiem w szczegółach, dzieląc się tym, co przeżywaliśmy w poszczególnych miejscach. Powiem tylko, że zaczynałem od Toronto, gdzie wraz z posłem Johnem Godsonem usługiwaliśmy podczas konferencji, a potem przejechałem na terytorium Stanów Zjednoczonych i tam w poszczególnych zborach usługiwałem. Dziś tylko Wam przekażę bardzo serdeczne pozdrowienia z tych wszystkich miejsc, w których byłem. A więc z Toronto, z Detroit, z Cleveland, z Erie, no i tutaj z okolic Nowego Jorku. Tam byłem aż w czterech miejscowościach i z tych wszystkich miejscowości Was pozdrawiają. Kochani, nie jesteście w stanie pewnie sobie wyobrazić, pod jak bardzo szczegółową obserwacją jesteśmy. My nie ukrywamy niczego, ale wyobraźcie sobie, będąc w jednym zborze, jeden z członków zboru zwrócił się do mnie z takim oto pytaniem. Bracie, albo z prośbą, bracie, powiedz coś naszemu pastorowi, żeby się tak dostojnie ubierał jak wasi kaznodzieje, bo on tak po sportowemu przychodzi do nabożeństwa i po sportowemu usługuje, a mówi, my oglądamy wasze programy i widzimy, że wy tak dostojnie w garniturach, w krawatach, my za czymś takim tęsknimy, już nam obrzydło to luzactwo. Mówi, nawet te kwiaty stojące na kazalnicy, no dzisiaj ich nie ma, mówi, są przepiękne. A więc widzicie, nie tylko nas słuchają, ale także nas obserwują. I w związku z tym musimy się postarać, żebyśmy nie zawiedli, zwłaszcza apeluję tu do kaznodziejów. Bracia, którzy stajecie za kazalnicą, pamiętajcie, jesteście obserwowani i jest brany z nas przykład. No ale więcej może szczegółów we wtorek. Widzę, że tutaj jest brat Janusz Kaleta. Bracia, żałuję, że nie zapowiedziałeś swojego przybycia. Ale przypuszczam, że choć nie zapowiedziałeś i choć nie poproszę Cię do usługi słowem, chyba że będziesz dłużej, no to wtedy czas zarezerwujemy dla Ciebie. Jeśli masz pozdrowienia z Edmontonu, jeśli byś paroma przemyśleniami się chciał podzielić, to bardzo proszę. Tym bardziej, że jesteś ubrany po kaznodziejsku. Więc ja się dzisiaj dostojnie ubrałem, jak przystało na naszą ojczyznę i zbór ustroński. Ale wiecie co, zauważyłem, że wasz pastor ma koszulę z krótkim rękawem, dlatego pozwoliłem sobie również ściągnąć marynarkę podczas nabożeństwa. To a propos ubrania i koszul i krawatów. A tak w ogóle to muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że
że mogę stać dzisiaj na tym miejscu i że mogę być w swoim duchowym domu. I że mogłem dzisiaj w tym swoim duchowym domu usłyszeć głos swojego duchowego ojca. I chcę wam powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, że również może nie wszystkich z was dzisiaj jestem w stanie poznać, albo może nie jesteście na tyle długo w zborze, abym mógł was pamiętać, dlatego że już kilkanaście lat temu wyjechaliśmy z Ustronia. Najpierw byliśmy na ścianie wschodniej naszego kraju. Tam usługiwaliśmy przez kilka lat, po czym przenieśliśmy się, aby usługiwać Polakom, Polonii, w Kanadzie, właśnie w Edmonton, wspomnianym wcześniej. I chcę wam powiedzieć, cieszę się z tego powodu również, że mogłem zobaczyć dzisiaj na tym nabożeństwie ten sam ogień, którego miałem udział, kiedy wyjeżdżałem z tego miejsca. Oczywiście macie piękną kaplicę, piękne samochody, piękne drogi, piękne domy, ale wiecie, to najpiękniejszy jest ten ogień, który mogłem tutaj dzisiaj odczuć i doświadczyć pośród was. Dlatego, że Biblia mówi, ale też również z praktyki widzimy to, że kiedy bogactwo się mnoży, lgną do niego serca nawet tych najbardziej wierzących ludzi. I tego doświadczamy w Kanadzie i tego wiem, że doświadczacie również w Polsce, bo jak wiecie, jesteście pod stałą obserwacją Polonii, która gdzieś tam nocami klika na komputerach, żeby zobaczyć, co gdzie się dzieje w naszym kraju. Zgadza się, nie przygotowałem dzisiaj żadnego wystąpienia, więc nie będę zaczynać, bo mógłbym wyrządzić szkodę pastorowi i nie skończyć w odpowiednim czasie. Ale muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny Bogu i którzy znają zbór ustroński, którzy kojarzą zbór ustroński, prosili, aby przekazać serdeczne pozdrowienia z Edmonton, szczególnie tutaj rodzina waszego pastora Michała Chydzika i również ci wszyscy, którzy gdzieś tam tutaj z południowej Polski mieszkają w Kanadzie Zachodniej, prosili, aby pozdrawiać zbór w Ustroniu, które również obserwują i oglądają przez internet. Dlatego jeżeli będzie taka możliwość, tak jak, że tak powiem, śladem pastora, powtórzę, jeżeli będzie taka możliwość, podzielę się czymś więcej. Natomiast dzisiaj chcę was serdecznie pozdrowić i błogosławić w imieniu Jezusa. Amen. Tak. Już wiadomo, że brat Janusz będzie przyszłą niedzielę jeszcze w naszym zborze i rezerwujemy ci, bracie, czas, byś nam mógł usłużyć. A dziś w związku z programem przejdziemy do Wieczerzy Pańskiej. Zanim jednak do niej przejdziemy, to chciałbym usłużyć Bożym Słowem i swoje usługiwanie pragnę zatytułować Postawa w dniach trudnych. A więc chciałbym wskazać na jedną przynajmniej, a jeśli czas pozwoli, na dwie postawy. Postawy ludzi, którzy się znaleźli w czasie trudnym, w okresie trudnym. Zgodzicie się ze mną, że nie zawsze w życiu jest tak, iż możemy powiedzieć, dobrze mi tu, nie mam żadnych problemów. Jeśli nawet dziś tak jest, to nie znaczy, że tak będzie jutro. Ja już tu swego czasu mówiłem o pewnym rabinie, do którego przyszedł pewien Żyd i mówi, rabbi, źle mi się powodzi. Co mam robić, bo źle mi się powodzi? Co mam robić, bo źle mi się powodzi? A rabin powiedział tak oto. Natnij sobie karteczek, a na tej karteczce napisz, nie zawsze tak będzie. I on sobie tych karteczek narobił, ponaklejał na lustra i na inne miejsca i gdziekolwiek zwrócił uwagę, oczy czytał, nie zawsze tak będzie. I rzeczywiście po jakimś czasie zaczęło mu się dobrze powodzić. Biznes mu ruszył z miejsca, wszystko się zaczęło dobrze układać. I kiedyś ten rabbi spotyka go na ulicy i pyta, no jak ci tam idzie?
No, bardzo dobrze mi się teraz powodzi. Wszystkiego mam pod dostatkiem. A rabi powiada, no to napisz sobie karteczkę, nie zawsze tak będzie. A więc nie zawsze tak będzie. Jeśli nawet nam się dzisiaj dobrze powodzi, nie mamy żadnych problemów, to pamiętajmy o tej karteczce, nie zawsze tak będzie. Czasem jesteśmy w takich sytuacjach, o których chciałoby się powiedzieć za psalmistą, nie podobają mi się. Prawda? Jeśli nawet przeżywamy dzisiaj dobry czas, to nie znaczy, że zawsze tak będzie. Mogą przyjść, może przyjść i taki moment, taki czas, że będziemy musieli powiedzieć, nie podoba mi się. I trzeba wtedy wiedzieć, jak się w tych okolicznościach zachować. Jaką zająć postawę. A więc jak się zachować w tych trudnych okolicznościach. Ktoś ostatnio mi powiedział, wiesz bracie, łatwiej się jest nawet zachować w trudnych okolicznościach, niż wtedy, kiedy się człowiekowi we wszystkim dobrze powodzi. Trudniej jest wtedy zająć właściwą postawę, posegregować, te najważniejsze rzeczy ustawić we właściwy sposób. Łatwiej jest jakoś w tych trudniejszych czasach, w tych trudniejszych momentach. Ale my dzisiaj nie będziemy się zajmować tymi postawami w dobrych okresach, może kiedyś innym razem. Dziś, tak jak powiedziałem, chcę się zająć postawą w trudnych okresach. I muszę powiedzieć wam wszystkim, sobie także, jeśli jesteśmy w trudnych okolicznościach, w trudnych sytuacjach, to nigdy nie uważajmy, że jesteśmy pierwsi w tych trudnych sytuacjach, w tych trudnych okolicznościach. Przyjmijcie do wiadomości, że przed nami byli już ludzie, którzy tymi śladami, którymi my dzisiaj idziemy, przeszli. Pozostawili nam ślady, pozostawili nam wzór, jak się zachować, jak postępować, jaką postawę zająć, gdy się jest w tych trudnych okolicznościach, w tych trudnych sytuacjach. A więc dzisiaj moje zwiastowanie dotyczy tych, którzy idą tymi trudnymi śladami i oglądając się, widzą za sobą łzy, które ronią. Jeśli ty w takiej sytuacji nie jesteś albo nie byłeś, no możesz w takim razie się relaksować, możesz odpoczywać, możesz się nawet zdrzemnąć, bo do ciebie mówić nie będę. Będę mówił do tych, którzy idą i idą trudnymi przeżyciami. Wam chcę na podstawie Słowa Bożego przekazać informacje, co Biblia sugeruje, jaką postawę w takich okolicznościach powinniśmy zajmować. I przykładów w Biblii, drodzy bracia i siostry, mamy wiele, mamy całe mnóstwo, jak w takich okolicznościach się zachowywać. Ja chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę na postać mniej znaną, o której się rzadziej mówi, a jednak postać wielce nas pouczającą. Tą postacią, na którą chcę dzisiaj zwrócić uwagę, jest Asaf. Asaf. Być może nikt z was nawet jeszcze nie słyszał o takiej postaci, jaką jest Asaf. Taka postać jednak w Biblii występuje. I ta postać, a więc Asaf, przechodziła w swoim życiu przez różne etapy. Nie można powiedzieć, że zawsze przechodził przez trudny okres. Były różne okresy w jego życiu, tak jak i w naszym życiu są różne okresy, lepsze i te, o których chcielibyśmy powiedzieć, nie podobają się nam. I Asaf przez takie okoliczności przechodził. Ale zanim wskażę na okoliczności Asafa, przez które przechodził i na jego postawę w tych trudnych okolicznościach, może najpierw przypomnijmy sobie, kim był Asaf. Kim był człowiek, który przechodził przez doliny i przypatrzymy się także jego postawą w tych dolinach. A więc kim był Asaf? Trzeba przede wszystkim stwierdzić, że Asaf był lewitą.
Asaf był lewitą. To znaczy był powołany do grania, do śpiewania w świątyni. Dyrygował, kierował 300-osobowym chórem, trochę większym niż nasz zespół uwielbiający. Praktycznie cały nasz zbór zmieściłby się w tej grupie uwielbiającej, którą dyrygował i którą prowadził Asaf. A więc był jednym z liderów uwielbiania w świątyni. Dalej czytamy o Asafie, że był także prorokiem. On także prorokował. A prorok to ktoś taki, kto ma wgląd w myśli Boże. I Asaf taki wgląd w myśli Boże posiadał. Poza tym Asaf był także psalmistą, to znaczy pisał psalmy. Dziś powiedzielibyśmy wiersze, a więc był poetą. I w związku z tym była to niezwykle szlachetna postać, uwielbiający Pana, prorokujący i piszący poematy na temat Boga, na temat wielkości Boga. I w jego psalmach, które napisał, możemy wyróżnić trzy różne od siebie okresy. Trzy różne od siebie okresy. Przypuszczam, że i wielu z nas przez takie trzy różne okresy w życiu przechodzi. No, nie chcę wam niczego obiecywać, ale chcę powiedzieć, że przechodzić może. A więc przez trzy różne okresy wiodło życie tego człowieka, jakim był Asaf. Pierwszy okres, który wyraźnie wynika z jego psalmów, to okres szczęśliwości. To okres szczęśliwości. Był to czas zapanowania króla Salomona. Wszyscy wiemy, że w tym właśnie okresie Izrael najbardziej prosperował. Salomon odziedziczył po swoim ojcu Dawidzie państwo poszerzone do granic, których już nigdy później nie osiągnęło. Salomon wybudował świątynię uważaną później za jeden z cudów świata. Ludzie w tym czasie lgnęli do Boga. Codziennie tysiące z nich wędrowało do Jerozolimy, aby tam oddawać Bogu chwałę, aby tam składać ofiary. Jakżeż musiało się radować serce Asafa, kiedy to widział, kiedy widział ludzi lgnących do Boga, kiedy widział świętość życia wśród narodu, kiedy widział składane Bogu ofiary, kiedy słyszał śpiewane psalmy na chwałę Wszechmogącego Boga. A więc można by było powiedzieć, że był to okres szczęśliwości. Szczęścia i jeszcze raz szczęścia. Ale po tym pierwszym okresie, okresie szczęśliwości, nastał drugi okres. Możemy go nazwać okresem dramatu. Dramat. Na czym ten dramat polegał? Po śmierci Salomona, jak wam wiadomo, rządy objął Rehabeam, a więc syn Salomona, który w sposób nieodpowiedzialny postępował. I na skutek jego nieodpowiedzialnego postępowania, nieostrożności, nastąpił rozłam w Izraelu. 10 pokoleń północnych oddzieliło się od Rehabeama, pozostało przy nim tylko 2 pokolenia, Judy i Beniamina. I każdy podział wróg skrzętnie wykorzystuje. Bo gdy tylko wróg się zorientował, że nastąpił podział wśród narodu Bożego, natychmiast Asyryjczycy napadli na te 10 pokoleń północnych i doszczętnie, dosłownie można by było powiedzieć, doszczętnie zniszczyli te miejsca, w których mieszkało tych 10 północnych pokoleń. Uprowadzili młodzieńców, uprowadzili wszystkich zdolnych do pracy, uprowadzili do niewoli. Miasta i wioski zostały spalone. I Asaf oglądał na własne oczy tych starców wałęsających się po kraju, szukających pożywienia. Oglądał to całe nieszczęście, które się wydarzyło. Ale jeszcze tragiczniejszym wydarzeniem było to, iż później, na te 2 pozostałe pokolenia, a więc na te 2 pozostałe pokolenia, na Judę i Beniamina, napadli Babilończycy pod wodzą Nabuchodonozora. Zburzyli świątynię,
zburzyli Jerozolimę i doszczętnie ograbili cały kraj. I posłuchajcie, co pisze Asaf, kiedy oglądał to drugie wydarzenie. W Psalmie 74 od wiersza 4 czytamy tak. Wróg wszystko spustoszył w świątyni. Ryczeli wrogowie Twoi w miejscach Twych zgromadzeń. Zatknęli sztandary swoje. Widać, jak się podnoszą w górę siekiery, niby w gęstwinie leśnej. Już wszystkie jej bramy rąbią toporem i rozbijają młotami. Puścili z dymem świątynię Twoją, aż do gruntu splugawili przybytek imienia Twego. Pomyśleli sobie, zniszczymy ją od razu. A potem w dalszych fragmentach swoich psalmów Asaf powiada, że krew pobitych spływała strumieniami ulicami Jerozolimy. A więc możemy powiedzieć, że drugi okres życia Asafa to dramat. To dramat, to nieszczęście. I ten właśnie dramat, to nieszczęście, które Asaf oglądał na swoje oczy, spowodował ten drugi okres, że on sam wpadł w depresję, że znalazł się w głębokiej depresji. Wyobraźcie sobie, że znalazł się w tak głębokiej depresji, że zaczął się nawet kłócić z Bogiem. Jego psalmy odzwierciedlają jego kłótnie z Bogiem. Boże, jak długo Ty będziesz milczał? Dlaczego nie odpowiadasz na nasze modlitwy? Można by nawet powiedzieć, że w jego sercu rodzi się bunt przeciwko Bogu za to, że Bóg do tego wszystkiego dopuścił. Jakżeż nam to jest znajome. Jakżeż często i my w trudnych okolicznościach, nie znajdując odpowiedzi na nasze pytania, dlaczego, gdzieś w sercu podświadomie rodzi się bunt. Boże, dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego przechodzę przez tą dolinę, przez którą przechodzę? I radzę wam, abyście czytali psalmy Asafa gdzieś od 72 psalmu, a zobaczycie, ile jest buntu w tym człowieku. Boże, dlaczego milczysz? Boże, dlaczego nie odpowiadasz? Boże, dlaczego to na nas przyszło? Dlaczego wydałeś nas na pastwę naszych wrogów? A więc tutaj spotykamy w głęboką depresję tego człowieka, który wcześniej chwalił Boga, który wcześniej wywyższał Boga, uwielbiał Boga, który wcześniej ludzi zachęcał do tego, aby wierzyli Bogu. A teraz sam nie może się połapać, sam nie może odnaleźć odpowiedzi na swoje pytanie. Dalej, gdy czytamy o jego wewnętrznych przeżyciach, wpadł w tak głęboką depresję, że nawet wypowiadał coś oto takiego. Panie, na próżno zachowywałem czystość mojego serca. Wolałbym raczej być jak ci ludzie, którzy mnie otaczają, jak ci świeccy ludzie, którzy mnie otaczają, jak ludzie, którzy nie znają Ciebie, którzy postępują w sposób nieprawy. Na próżno zachowywałem z czystości swoje serce. Jak głęboko musiało być zranione jego serce. Jak głęboko musiał upaść w depresję ten człowiek. I wydaje mi się, że wpadanie w tego rodzaju stany nie jest czymś grzesznym. Nie jest czymś grzesznym, jeśli w takich okolicznościach potrafimy tylko znaleźć odpowiedź, właściwą postawę zająć. A więc zająć właściwą postawę. Bo właśnie trzeci okres, który możemy wskazać w życiu Asafa, to właśnie ten trzeci okres, okres zwycięstwa. Będąc w tak głębokiej depresji, wątpiąc w to nawet, czy warto było zachowywać czystość swojego serca, wątpiąc nawet w miłosierdzie Boże, w miłość Bożą, a także we wszechmoc Boga, nagle Bóg w tych okolicznościach Asafowi wskazuje na to, co powinien zrobić, jaka powinna być jego postawa. I na te dwie wskazówki Boga chciałbym, kochani, wam dzisiaj zwrócić uwagę. Psalm 77 powiada, że Asaf, będąc w tych trudnych okolicznościach, ciągle myślał o dawnych wydarzeniach. O, jak to dobrze było wtedy. O, jak to dobrze było wtedy, gdy Bóg się pośród nas objawiał w całej mocy.
A więc Boga traktował jako kogoś w przeszłości, kogoś, kto w przeszłości czynił cuda. I nawet powiada, przywodzę na pamięć cuda dawne, które się pośród nas wydarzały. Wiersz 6 mówi, przywodzę na pamięć dni dawne, wspominam lata odległe. A więc w tych trudnych okolicznościach Asaf sięgał pamięcią w przeszłość. I nagle Bóg interweniuje. To jest zdumiewające, że Bóg często interweniuje wtedy, gdy nam się wydaje, że już nie ma wyjścia z sytuacji. Gdy wydaje się nam, że już straciliśmy wszelkie możliwości, nagle następuje interwencja Boga. I ta interwencja Boga po pierwsze polegała na tym, iż Bóg objawił Asafowi, że on jest Bogiem, który dzisiaj, aktualnie, teraz czyni cuda. Bo jest napisane w wierszu 15, 77 psalmu, Tyś Bogiem, który czyni cuda, dałeś poznać narodom moc swoją. Asaf myślał o Bogu jako o Bogu czyniącym cuda w przeszłości. Jak gdyby przestał ufać w możliwości Boga dzisiaj, tu i teraz. I oto nagle Bóg się mu objawia, jak błysk, jak błyskawica, jak olśnienie przychodzi do Asafa. Asafie, ja nie tylko byłem Bogiem, który wczoraj czynił cuda. Asafie, ja jestem Bogiem, który dzisiaj czyni cuda. Tutaj czynię cuda. Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda. To jest niezwykły wiersz. Pośród tych wspomnień Boga wczorajszego nagle przychodzi myśl, Tyś jest Bogiem, który dzisiaj czyni cuda. I bracia i siostry, to jest bardzo ważne, abyśmy przechodząc przez trudne okoliczności naszego życia, nie tylko myśleli o Bogu, który czynił cuda wczoraj, nie tylko myśleli o Bogu, który będzie czynił cuda jutro, ale abyśmy mieli to poznanie Pana, że Bóg jest Bogiem dzisiaj czyniącym cuda. A więc niezależnie od tego, jaką dolinę przechodzimy, jakie doświadczenia przechodzimy, miejmy to olśnienie, miejmy tę świadomość. Niech Duch Święty oświeci nasze poznanie, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest dziś taki sam. On dzisiaj czyni cuda. A więc Bóg pozostaje takim, jakim był. To nam się tylko czasem wydaje, że Bóg się nami nie interesuje, że Bóg stracił zainteresowanie nami. Nawet może w sercu swoim gdzieś naszych pojawiają się gdzieś te pytania, Boże, dlaczego nie interweniujesz? Wołamy, krzyczymy, nie śpimy po nocach, bo Asaf tak mówi, oj, nie mogę spać po nocach, ręce wyciągam, krzyczę, łzy zalewają moją twarz, a Ty nie odpowiadasz, a Ty milczysz, gdzie jesteś, Boże? I nagle Bóg mówi, ja jestem Bogiem, który czyni cuda. I psalmista powtarza, Tyś jest Bogiem, który czyni cuda. I to jest to pierwsze olśnienie, które otrzymał w tych trudnych okolicznościach Asaf. Być może gdyby nie te okoliczności, to Asaf by nie doszedł do takiego przekonania, że Bóg, który wyprowadzał Izraela z Egiptu, czyniąc cuda i dzisiaj czyni cuda. Być może Asaf nie doszedł do takiej świadomości, że ten, który rozdzielił Morze Czerwone i dzisiaj rozdziela Morze Czerwone i dzisiaj ma taką samą moc. Może nigdy by do tego nie doszedł. Ale właśnie te trudne okoliczności pokazały Asafowi Boga, który ma dzisiaj wszelką moc. I kochani bracia i siostry, jeśli przechodzimy przez trudne okoliczności, te trudne okoliczności także czegoś chcą nas nauczyć. Chcą nas nauczyć z polegania na Bogu, uświadomienia sobie, że Bóg nie stracił kontroli nad naszym życiem, że On ma dzisiaj wszelką moc. A skoro tak, to co powinienem robić jako Asaf? Pytał może Asaf. Co ja powinienem robić w tych okolicznościach? W związku z tym, że Bóg jest Bogiem, który czyni cuda. Co więc ja powinienem robić? Lamentować? Biegać z miejsca na miejsce? Poddawać się rozpaczy? Ulegać duchowi strachu? Czy lęku albo trwogi? Nie. Psalmista dalej otrzymał objawienie, jaka powinna być jego postawa. I muszę wam powiedzieć, że lecąc ze Stanów do domu, tym wierszem karmiłem mój umysł. Tym wierszem budowałem swoją wiarę i na ten wiersz kierowałem całą moją uwagę i modliłem się, Panie, pomóż mi, abym w taki sposób potrafił postąpić, jak postąpił Asaf. A co uczynił Asaf? W
W pewnym momencie Bóg mu poobjawił, że oczekiwaniem jego, Boga, nie jest to, aby Asa w tych trudnych okolicznościach, kiedy ziemia jest spalona, spustoszona, prorocy wymordowani, zdawałoby się, wszystko legło w gruzach, wszystko się zawaliło. Nie ma żadnej nadziei. A więc w tych trudnych okolicznościach nie było wolą Bożą, aby Asaf poddawał się rezygnacji, apatii, aby poddawał się depresji. Posłuchajcie, co Bóg pokazał Asafowi, co powinien czynić. I on to czynił. Wtedy, kiedy myślał, czy warto było zachowywać serce swoje w czystości, czy warto było, żyć pobożnym, skoro i tak tyle nieszczęścia na mnie i na mój lud spadło. I nagle Bóg mu mówi, Asafie, to nie twoja rzecz. Twoją rzeczą jest zupełnie co innego. I niech to pragnienie, a niech to wezwanie Asafa stanie się jednocześnie naszym wezwaniem. Oto co powiada Asaf, lecz moim szczęściem. A więc moim szczęściem, choć wokół tyle nieszczęścia, choć wokół tyle łez, płaczu, choć wokół trupy, choć wokół wszystko spalone i zniszczone, Asaf powiada, moim szczęściem w tych trudnych okolicznościach jest być blisko Boga. Bracia i siostry, nie naszą rzeczą jest poddawać się rezygnacji. Nie wolno nam poddawać się rezygnacji. Nie wolno nam poddawać się duchowi strachu. Bóg oczekuje od nas, że w tych trudnych okolicznościach, jeśli je przechodzimy, że nawet w tych trudnych okolicznościach mamy dążyć do tego, aby być blisko Boga. Szczęściem jednych jest bogactwo, szczęściem innych jest kariera, jeszcze szczęściem innych jest cokolwiek innego. A co powinno być szczęściem dziecka Bożego, niezależnie od okoliczności? Niezależnie od okoliczności, szczęściem dziecka Bożego powinno być to, że może być blisko Boga, w zasięgu Jego ręki. Niezależnie od okoliczności, szczęściem moim i Twoim powinno być to, że jesteśmy blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją. I to jest ta właściwa postawa, którą powinno zająć dziecko Boże, niezależnie od okoliczności. I jeszcze jedną postać przywołam na pamięć. Jeszcze jedną postać, bo ta postać przeżywała rzecz podobną. Rzecz podobną tą postacią, na którą chcę jeszcze teraz wskazać, jest prorok Michałasz. Jest prorok Michałasz. Posłuchajcie, co jest o nim powiedziane, co on sam o sobie mówi, i jak, do jakich doszedł wniosków? W proroctwie Michałasza w 7 rozdziale czytamy, jest wynurzony stan serca tego człowieka. I powiada tak, biada mi, gdyż tak mi się wiedzie jak po owocobraniu, jak po winobraniu. Nie ma żadnego winogrona do jedzenia ani figi, której mi się zachciewa. Zniknął pobożny z kraju. Nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi. Jeden na drugiego sieć zastawia. Do złego mają zgrabne dłonie. Urzędnik żąda daru, a sędzia jest przykupny. Dostojnik rozstrzyga dowolnie, prawo zaś naginają. Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń. Lecz nadchodzi dzień wypatrzony przez Twoich stróżów. Twoje nawiedzenie wkrótce nastąpi przerażenie. Dalej nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi. Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na Twoim łonie. Bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. Jakżeż tragiczne okoliczności opisuje prorok Michałasz. Ale zauważcie, czym kończy tę swoją smutną wypowiedź. Będę rozpaczał, będę się trwożył, będę narzekał, będę chodził z miejsca na miejsce i utyskiwał. Nie, popatrzcie, jaką postawę zajmuje prorok.
mimo tych wszystkich trudnych okoliczności, ja będę wypatrywał Pana. Będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. A więc choćby się góry poruszyły i choćby się zachwiały podwoje tego świata, dziecko Boże ma ten przywilej, że może być blisko Boga, że może mieć społeczność z Bogiem, że może Boga czynić ostoją swojego życia. Ja, powiada prorok, niezależnie od tych wszystkich trudnych okoliczności, będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga. Cóż więc mogę Ci radzić, drogi bracie, droga siostro, która przechodzi przez dolinę utrapień? Wyczekuj Boga, wypatruj Pana. On się nigdy nie spóźnia, On przychodzi w odpowiednim czasie. Mój Bóg mnie wysłucha. I to jest naszą nadzieją i to jest naszą radością. I taka powinna być postawa dziecka Bożego w trudnych okolicznościach. Wyczekiwać na Pana, być blisko Boga, zabiegać o bliską społeczność z Bogiem. Zabiegać o bliską społeczność z Bogiem. A Bóg, który jest Bogiem cudów, rozwiąże ten problem, wyprowadzi z tej doliny. A w jaki sposób? On najlepiej wie, jak to zrobić. Halleluja. I w tej oto, my z tą oto myślą będziemy przystępować teraz do Wieczerzy Pańskiej. Będziemy wspominać śmierć naszego Pana, ale nie chciałbym, abyśmy tylko uwagę kierowali na śmierć, choć dzisiaj jest ku temu sposobność. Chciałbym raczej, abyśmy także myśleli o zmartwychwstałym Panie. Kiedy myślałem o dzisiejszej wieczerzy, przyszło mi na myśl słowo albo wydarzenie, które miało miejsce na wyspie Patmos. Skazany sędziwy apostoł na zesłanie, skazany na samotność, przeżywający gorycz zesłania, cierpiący apostoł, nagle zobaczył Pana. Zobaczył Pana, który stanął przed nim i powiedział: nie bój się, nie trwóż się. W moim ręku są klucze piekła i śmierci. Jestem żyjący, choć byłem umarły. I z taką też ufnością przystępujmy dzisiaj do Wieczerzy Pańskiej. Ten Pan, który był za nas ukrzyżowany, dzisiaj jest żyjący. Ma w swoim ręku klucze piekła i śmierci. Ma. Szukajmy więc bliskich z Nim relacji, ponieważ On jest Bogiem, który jest w stanie wyprowadzić nas z najtrudniejszych okoliczności. Proszę braci, którzy będą usługiwać przy wieczerzy, aby podeszli do przodu, podeszli tutaj do mnie. Halleluja. Przypominam raz jeszcze, nasz Pan był ukrzyżowany, ale z krzyża został jednej godziny zdjęty. Został złożony do grobu, ale grób jest pusty. Nie ma go tu. Jest taki napis nad jego grobem. On zmartwychwstał. W jego ręku są klucze piekła i śmierci. Ani śmierć, ani piekło nie są w stanie dosięgnąć człowieka, jeśli Pan stoi za nami. A zatem podnośmy nasze oczy ku górze. Nasz Pan jest Bogiem Wszechmogącym, Bogiem, który czyni cuda. Przybliżmy się do Niego. Utrzymujmy z Nim bliską społeczność. Moim szczęściem, powiada psalmista, jest być blisko Boga. Czy doświadczasz tego szczęścia, będąc blisko Niego? Jeśli jesteś blisko Niego, to niezależnie od okoliczności doświadczasz tego szczęścia. Szczęście spływa na tych, którzy są blisko Niego. Nieszczęście dotyka tych, którzy się oddalają, którzy są daleko od Niego. Panie, my bierzemy ten chleb jako świadectwo złamanego Twojego ciała. Bierzemy ten chleb jako świadectwo Twojego zmartwychwstania, świadectwo Twojego zwycięstwa. Łamiemy ten chleb w imieniu Twoim. Alleluja. Pan wziął chleb, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. I my ten chleb złamaliśmy, pobłogosławiliśmy, a was prosimy, bracia i siostry,
jeśli nie widzicie żadnych przeszkód w swoim sercu, abyście przystępowali do Wieczerzy Pańskiej. Bierzcie, jedzcie z Niego wszyscy. Również po wieczerzy nasz Pan wziął kielich, pobłogosławił i powiedział: pijcie z niego, to jest krew nowego przymierza, która się za was przelewa. Przyjmijcie więc ten kielich jako dowód zwycięstwa. Niech Pan błogosławi każdego, kto będzie przyjmował.